Niedawno nie było, ale to głównie za sprawą jakichś tam wyjazdów czy jakichś projektów, co robiłem sobie. Co to jest tutaj za tabliczka? A podpowiedzi, okej. To ciekawe. Siemka, chciałbym zaprosić Was na mojego Twitcha, gdzie można zobaczyć mnie codziennie na żywo. A teraz życzę miłego oglądania. I co myślicie o orbach w ogóle? Że pójdą na nie pieniądze? No to prawda. Ale tak patrząc na to z drugiej strony, to powiem wam, że dość mocno to znowu wzmocni postaci. Tak jak drify zrobią teraz, robią z postaci potwory, tak te orby to już będzie taki rozpierdziel. Te postaci będą tak kurwa silne. Jeszcze nie zdążyłeś driftów wyekspić, a tu jeszcze gwiazdki po drodze, a tu jeszcze już orby wchodzą. No, powiem szczerze, że ciekawość mnie zżera. Jak ta gra będzie wyglądała, tak powiedzmy, za rok, nie? Bo to co się dzieje z tą gierą, jest teraz tak mocno się ta giera rozwija, że za rok to będzie całkowicie inna rozgrywka. Już jest całkowicie inna, ale to za rok będzie jeszcze całkowicie inaczej, patrząc na to, ile zmian wchodzi i jak one wyglądają. I serio, już nawet jakbym miał nie grać już w gierkę, to jestem tak cholernie ciekaw, jak to będzie wyglądało. Te wszystkie orby, ludzie już będą doekspieni, wiecie, te orby wyekspione, driffy wyekspione, wszystko poekspione będzie tak, że głowa mała i jeszcze będą zmiany kolejne. I to jest tak niesamowicie ciekawe, jak finalnie będzie wyglądała ta gierka. To wzmocnią moby. Być może. Jeszcze fajnie, jakby ten maksymalny level zwiększyli, nie? Boli mnie ta ilość HP. Mam strasznie mało HP. Przeraża mnie to, że damage'e mają tyle HP prawie co ja. W sensie mówię, ty o damage'ach oczywiście w moim takim przedziale levelowym, że tak to ujmę, bo oczywiście na 140 to już mają 1,5K więcej po 6K. No tak, no wszystko od resetu zależy. No ja teoretycznie jedynie czego mógłbym się pozbyć u siebie to zręczność. Tylko czy ja chcę się pozbywać zręczności? Siły nie mogę, bo malusa nie założę, więc mógłbym się pozbyć tylko zręczności albo kilku punktów wiedzy na razie. I to wszystko, co mógłbym zrobić. Więc no niestety na razie muszę żyć. No chyba, że kurde, ściągnąć tej z ręki ze 20 punktów trochę tej wiedzy. Bo ja tu wiedzę potrzebuję głównie pod... Nie, nie potrzebuję tyle wiedzy. Chyba 8 wiedzy mógłbym ściągnąć. Ale nie wiem, czy jest sens teraz się resetować. Chyba nie. Jak już to zresetuję się na... Jak już będę chciał, nie wiem, pod jakieś tarule podchodzić, czy pod coś. Czyli nigdy. Od 8.5 zbierać na epika? Powiem ci, że bardziej niż epik przydać się po prostu ekwipunek. Jak chcesz, majster, zbierać kasę, to zbieraj sobie kasę, ale lepiej na ekwipunek, który założysz, bo ten epik nie jest ci niezbędny na tym etapie gry, a reszta ekwipunku już od 110 trochę kosztuje, więc lepiej jakby sobie nazbierał do 110 jakieś tam 2-3 itemy, powiedzmy. No epik kusi, ale on ci nie zmieni tak gry jak na przykład 3 przedmioty na 110, no. Może dropne, no to mówi sobie każdy gracz BR-a od początku gry. Ucyk kawy. Dalej nie miałem pić kawy tak, żeby nie jeść tego dziadostwa. Jajko, który filar? Dół, dobrze. Niechaj będzie i dół. Co to kurwa jest? Jezu, dlaczego nagle się? Już dawno nie miałem song requestów, dlatego zostawię, ale boli trochę. Co my kurwa, na hard weszliśmy? Kuzwi gustu nie ma, no. Ma, ale chujowy. Dobra, wrzucimy ekipie rozkazik, który powinien być już rundę temu. Oj, oj, ten piesio bez smyczy to tak niebezpiecznie. Kto na dyry? Jajo kiwi. Jajko kiwi, przepraszam. Pół życia myślałem, że to mo. Taki damage ma mocarny? No to nieźle. Nice. Kuzui rozgrzał ciernia. Ej, on na ten turniej poszedł chętnie. Chuj nam w dupę, hej. Dobra, jeszcze jeden i wyekspiony holnik wyżej. 10% plus te 4, 14% holma będę miał. To pewnie Kuzui bez Langleosia. O nie, jednak nie. Jestem zaskoczony. W takim razie byłem przekonany cały czas, że on się Maciek nazywa. Marcin, okej, okay. Marcin. No to albo mi się pojebało, albo ktoś mnie zrobił w chuja mocno. Kuzuj to Maciek. No od razu wiadomo, że Maciek. Marcin. Dobra, muszę zapamiętać. Maciek z klanu, no też mi się tak skojarzyło. Macieju, nie denerwuj się. Zaraz sam będziesz tego łatka zabijał. No weź, Maciuś. Kurwa, jaki zrobiłeś błąd, że się pochwaliłeś. O ja pierdolę. Chyba już sobie to uświadomiłeś, by the way, ale co my się naśmiejemy, to nasze. Nawet pasuje do Kuzuja Maciej z klanu. Ty to powiedziałeś, nie ja. A, zabrał zabawkę i boi się, że mu ją zabiorę. No jak odłożę zabawkę i przyjdzie, to wam pokażę. Chodź. Ale on ma zabawkę. Jak ma zabawkę, to myśli, że mu ją zabiorę. I robi takie podchody. No to chodź z zabawką. O! To jest pan Orion. Z zabawką. Nie wiem, czy go będzie widać. No średnio.
Orionek, pokaż się. Taka murtka. Dobra, zeskakuj. Ciekawe, czy coś zobaczymy w ogóle z tego atka. Fajnie było ten gronek zrobić w końcu. Ja jebę, ale było cudownie. Od razu by się lepiej wracało do gry. Coś się obawiam, że na turniej nie zdążę. Dobra, zaufam ci, Jajko. Dam tylko jeden power defa na wszelki, ale ufam ci tak w 80%. Nie jesteś pewien, że 0 PA? O! Nieważne. O, to chyba tyle z turnieju. Niestety. O, Holm Farid, nice. To mi się podoba. Popisywał, bo Hewara przyszedł na streama. Siema, Hewarcia. Nie wiem, czy tu będzie mycie, czy nie. Kurwa, aha. Tego się nie spodziewałem. Oj. Czyli ktoś padł od pieska. Chyba, że po kuzuju się rozeszło. To wyjebka. Fajnie było. To wyjebka. Mi się coś pojebało ewidentnie. Kuzyn nie ma dalej buffa. Dobry rycerz. Przyszedł Hewara i mnie zestresował, kurde. Jeb, wyjebka. Ja pierdolę, jakie combo dostałem. Dobrze, zabiłem ten level przed admirałami. Nie, no nie. Dobrze. Nie. No. Ale lipa. Nice, dobrze kuzuj. Jeszcze więcej, jeszcze musisz. Wiem, że muszę. Dobrze, Maciuś, dobrze. Dawaj, Maciek, 6 HP. A ja wierzę w Maćka. Nie spóźniłem się na bossa. No! Maciek potrzebował, kurwa, motywacji, no. Zmotywowany Maciuś to silny Maciuś. Daj, gronek. Ło, kuźwa, ten co dał. Ładnie. No to. Dzięki bardzo, ekipa.